Drugą część naszego programu rozpoczynamy od konkursu. Mamy dla Państwa do rozdania koszulki kilku reprezentacji. Oto koszulka Ukraińców, współgospodarzy tych Mistrzostw Europy, drużyny, która w dzisiejszym spotkaniu zmierzy się z reprezentacją Francji. Jak można wygrać taką koszulkę? Proszę śledzić nasz profil facebookowy sport.pl, a tam wszystkiego się dowiecie do rozdania. Mamy właśnie, myślę, że taką pamiątkę, która na lata pozostanie w gronie tych najbardziej cennych u każdego kibica piłki nożnej. Mecz Ukraina-Francja, Tomek, to jest wielkie pytanie, może inaczej, wielki znak zapytania. Ukraińcy wygrali pierwsze spotkanie ze Szwedami, teraz grają z Francuzami. I pytanie, czy są w stanie wyciągnąć z tego meczu choćby remis, bo wcale faworytami nie są. Bardzo trudne zadanie, wydaje mi się, obserwując mecz Francuzów z Anglikami, to wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo silna drużyna, która potrafi grać bardzo taką kombinacyjną piłkę i no, przed Ukraińcami nie wiem czy jest szansa nawet, bo powiedziałbym, że obstawiałbym tutaj chyba na 99% zwycięstwo Francuzów. Powiem Wam, że o ile u Polaków widać taką olbrzymią determinację w meczu z Rosjanami, to jak gonili wynik, to z jaką pasją podeszli do tego spotkania, tak Ukraina moim zdaniem jeszcze więcej tej werwy w sobie miała. To była taka chęć za wszelką cenę odniesienia zwycięstwa. Już bez względu na to, kto stał po drugiej stronie, czy byliby to Szwedzi, czy Anglicy, to pierwsze spotkanie no, wyzwoliły w nich niesamowitą dodatkową energię. Tak, ja myślę, że Ukraińcy są przed meczem z Francją trochę w podobnej sytuacji, jak my byliśmy przed meczem z Rosją. Też rzeczywiście... Tylko w nieco lepszej sytuacji, wejdę Ci w słowo, bo pierwszy mecz wygrali. Tak, ale też nie są faworytami, też stawiają na Francję. A ja myślę, że Francuzom nie będzie tak łatwo. Myślę, że reprezentacja Ukrainy to mocna drużyna i pokazała to w meczu ze Szwedami i są gospodarzami, więc tutaj ja obstawiam w tym meczu remis. No to ja też się przychylam do tego zdania. To drugie spotkanie między Szwedami a Anglikami. Kurczę, to tacy nasi rywale, którzy w latach 90., 80., dość mocno i często 90. spotykali się z nami, zawsze łomot od nich zbieraliśmy. Teraz możemy patrzeć, jak biją się między sobą, Tomek. No tak, no jakby tutaj trudno wyrokować w sumie, chociaż ja będę się dalej skłaniał chyba jednak, że Anglicy są tą drużyną, która rozstrzygnie to spotkanie na swoją korzyść. Chociaż zdaję sobie sprawę, że w tej chwili to wchodzimy w rolę takich, nie wiem, tych zwierząt niektórych, które usiłują trafić. Bo zgodzi się, ty zresztą napisałeś taki tekst, że przewidywać cokolwiek, kreślić scenariusze, no przynajmniej w tym turnieju jest rzeczą niesłychanie trudną, a na pewno liczyć się z tym, że można w prawidłowy sposób to wszystko przewidzieć, jest zadaniem karkołomnym. Tak wyrównany poziom tych drużyn, które startują w mistrzostwach, że naprawdę w zasadzie jest każdy wynik możliwy. Możemy jakoś, nie wiem, przy podejmowaniu naszych typów możemy się kierować w dużej mierze też sympatiami chyba. Ale wiesz co, powiem Ci, że tylko jedno spotkanie było takie, gdzie można było przewidzieć wynik, on się rzeczywiście sprawdził. Nie, Włochy i Hiszpania. To był taki mecz, gdzie spodziewałem się, że będzie remis. Mało tego, z kimkolwiek bym nie rozmawiał przed rozpoczęciem tego spotkania, wszyscy o tym remisie mówili. Ja jestem daleki od tych teorii, że oni chcą rozstrzygnąć swoje losy w meczach z innymi rywalami, a tutaj po prostu podzielić się punktami. No gdzieś wydawało mi się, że to starcie tych dwóch różnych stylów i w ogóle te drużyny tak wysoko notowane mimo kłopotów Włochów powodują, że można jednak było szukać remisu. No, że zgadza się rzeczywiście. No, tak jak wczoraj też mecz Hiszpania-Irlandia. Tak też wydaje mi się, że to jasne było, kto będzie, no tak, kto będzie tutaj zwycięzcą tego spotkania. Myślę, że w meczu Szwecja-Anglia może być różnie. Szwedzi myślę, że grają o być albo nie być w tym turnieju. Tak, i z meczu z Ukrainą stworzyli sobie mnóstwo sytuacji podbramkowych. Wprawdzie ich nie wykorzystali, ale widać, że ofensywnie są dobrze przygotowani i tutaj nie widzę zdecydowanego takiego faworyta do zwycięstwa. Ja powiem Wam, że jest mi szalenie miło, kiedy z ust ekspertów padają takie słowa, że jest to szalenie wyrównany turniej, gdzie właściwie każdy wynik trudno przewidzieć, bo zwróćcie uwagę, Polska zalicza się, jest może inaczej, na równi traktowana z niektórymi reprezentacjami, o których jeszcze kilka lat temu powiedzielibyśmy, że to są drużyny absolutnie poza naszym zasięgiem. Ja uważam, że Mistrzostwa Europy są
jeśli chodzi o poziom piłkarski, o trudność w przewidywaniu wyników drużyną taką, znaczy turniejem mocniejszym niż Mistrzostwa Świata. Że poziom Mistrzostw Europy jest według mnie wyższy niż Mistrzostwa Świata. No tak, ale zwróćcie uwagę, że przed 4 laty w Austrii i Szwajcarii no nikt tak serio polskiej reprezentacji nie brał jak teraz. Tomek, różnicę uczynili ci zawodnicy z zagranicy, Perkis, Benisz, Obrania, którzy przyszli i dali jeszcze więcej powiewu tej europejskiej piłki. Ta trójka z Borussii, która na co dzień ociera się, gdzie się ociera, jest bohaterem tych wielkich światowych widowisk. Wojciech Szczęsny, no, którego teraz nie ma. No, chodzi mi o to, że oni złapali jakiś sznyt taki europejski, że to nie są chłopcy, którzy wychodzą z małego podwórka na wielki stadion i czują się zagubieni. Na pewno to jest jakby, znaczy 4 lata temu była inna drużyna, inni ludzie jakby, chociaż z drugiej strony też nie możemy mówić, że wtedy nie mieliśmy zawodników, którzy nie grają w silnych klubach europejskich. Myślę, że teraz być może... Wiesz co, wtedy grali, a teraz decydują o tym, jak te kluby grają. No, być może masz rację, no ale to ja myślę, że tutaj większą rolę będzie spełniała jakby taka integracja całej ekipy. To jest myślę klucz do tego, jak drużyna gra w takim turnieju. To jest myślę dużo ważniejsze od tego, od pojedynczych ludzi, bo często jakby te gwiazdy reprezentacji nie komponują się w ten zespół. No, natomiast tutaj wygląda, że jest wszystko ok, wszystko funkcjonuje w odpowiedni sposób. No i z drugiej strony też patrzmy, no, gramy u siebie, nie? To też jest bardzo ważny czynnik. No w pierwszym meczu to tak wiesz, że to była jeszcze większa presja, ale trener Smuda, on powtarza to, Czarek, że widzi niesamowitą chemię. Mówi nawet tak niekoniecznie na boisku, niekoniecznie to, co jest dostrzegalne przez przeciętnego kibica, który siedzi na stadionie, ale w takich zachowaniach nawet pozaboiskowych. To, jak oni się zachowują przy posiłku, to jak oni na treningach poklepują się bez przerwy, wspierają się. Jest coś takiego w kadrze? Takie sygnały do ciebie docierają z wewnątrz? Tak to też obserwuję. Nawet patrząc na po wypowiedziach, wywiadach z piłkarzami, po tym zachowaniu Obraniaka, który wiedział, że nie zachował się właściwie po meczu, schodząc z meczu z Rosją, tak? On przeprosił publicznie, powiedział, że to było niedobre, tak? To jest też symbol, że tam jest wszystko w porządku, tak? My dziennikarze próbowali trochę tam przed mistrzostwami trochę tam tą reprezentację tak jakiś niepokój wprowadzić, ale myślę, że piłkarze wiedzą, że tylko drużyna jako całość są silni. Także... Ale wiecie, to jest też, przepraszam, przykład dla innych reprezentantów, że tak się powinno zachowywać. Ja sobie przypominam od razu zmianę, jak widziałem Obraniaka, który tam się wściekał, że został zdjęty z boiska. Madeja, którego, przepraszam, że to skala nieco inna, którego trener Lęczyk w meczu z ŁKS-em, ŁKS-u ze Śląskiem Wrocław, zdjął z boiska, opuścił taką wiązankę tam pod nosem, jeszcze później długo pamiętał, jeszcze no, nie miał odrobiny refleksji, że no dobra, było, ale nie powinienem się tak zachowywać. To różni, moim zdaniem, to jest ta jakość, jaką wnieśli ci goście z zagranicy. Znaczy, wydaje mi się, że wnieśli taką równowagę do zespołu, pewną taką kulturę zachodu, bo na zachodzie żaden piłkarz nie ma odwagi, prawa też krytykować trenera, podważać jego autorytet publicznie. W mediach, myślę, że zachodnich jest tak, że to trener jest ważniejszy niż piłkarz, to trener jest mądrzejszy niż piłkarz. U nas wydaje mi się, że te relacje są odwrócone. Także wy dziennikarze, jak słuchacie piłkarza, to bardziej wierzycie piłkarzowi niż trenerowi doświadczonemu. A wiesz dlaczego? Znaczy, wiesz, z drugiej strony jakby aż tak bardzo nie idealizujmy obrazu tych piłkarzy. To są tak samo ludzie, którzy podlegają emocjom. Mecz to jest, wiadomo, taki no, kwintesencja tego, co się tam buzuje wewnątrz, w środku. To się bardzo dużo zazwyczaj dzieje. Nawet jeżeli taki Obraniak właśnie coś mu tam no, dziwnego do głowy przyjdzie w momencie zmiany, no ale to wiadomo, że za chwilę przychodzi, te emocje opadają, rozum dochodzi do głosu i wszystko wraca do normy. To jest jakby emocje są na stałe związane z piłką. Nie można od tego uciec. No, to jest kwestia tego, żeby panować nad tymi emocjami w trakcie meczu, żeby te emocje nie dyktowały jakichś głupich ruchów w trakcie spotkania. To jest problem. Natomiast, że one są, że one gdzieś tam będą się pojawiały, to jest oczywiste. No.